Cześć, z tej strony Marta z bloga Życie Między Wierszami. Mamy już marzec, więc to oznacza, że czas podsumować czytelniczy luty. Jeśli o mnie chodzi, to miałam większość lutego wolną, ponieważ sesję skończyłam chyba 2 lutego, ja dobrze pamiętam, także do 20 bodajże, dopóki nie zaczęłam nowego semestru, miałam wolne, właściwie czas cały dla siebie. No i zaowocowało to 7 przeczytanymi książkami, co jak na mnie jest dobrym wynikiem, także nie narzekam, jestem zadowolona. Tym bardziej, że był to miesiąc krótszy o te 3 czy 4 dni, więc... 3 dni. Skąd ja wzięłam 4 dni? Był to miesiąc krótszy o 3 dni, więc no myślę, że te 7 książek to jest naprawdę dobry wynik. Więc żeby nie przedłużać, przejdźmy już do pokazywania tego, co udało mi się przeczytać. Na pierwszy ogień w lutym poszła książka, którą rozpoczęłam jeszcze pod koniec stycznia i był to Słowik Sophie Hanna. Jeśli chodzi o tę książkę, to jest ona napisana w sposób bardzo prosty, ale taki, żeby grać na emocjach. Bardzo trafia do czytelnika, naprawdę można się na niej popłakać. I właśnie to jest jakby najmocniejszą stroną tej powieści, że naprawdę wzrusza. Pewnie wszyscy wiecie, że jest to historia dwóch kobiet, które żyją we Francji w czasach II wojny światowej. Dwie siostry, jedna Izabel, druga Wian. Izabel jest młodsza, taka bardziej zbuntowana, chce walczyć o wolność, chce być aktywna, działa w ruchu oporu. Natomiast Wian jest matką, ma kilkuletnią córkę. W dodatku, kiedy jej mąż zostaje zmobilizowany do wojska, zostaje sama z córką, a do jej domu zostaje zakwaterowany niemiecki oficer. Także ona jest taka raczej przestraszona, aczkolwiek też będzie walczyć na swój sposób. I jest to właśnie historia o dwóch silnych kobietach, także jest to ciekawy sposób przedstawienia realiów wojny, ponieważ no, rola kobiety zawsze jest w takich książkach pomijana, raczej skupiamy się na tym, co robią mężczyźni, jak walczą. Także pod tym względem jest naprawdę super. No i ogólnie książkę oceniłam 8 na 10 gwiazdek, z tego co pamiętam. Naprawdę bardzo mi się podobała. Może nie zachwycam się nią aż tak, właśnie dlatego, że te realia wojny nie są tutaj jakoś super przedstawione. Aczkolwiek naprawdę jest to książka, która wzrusza, która gra na emocjach, także to na plus. Następnie sięgnęłam po biografię Davida Bowiego, czyli myślę, że wszystkim znanego muzyka, który rok temu zmarł. Jeśli chodzi o tę biografię, to ona jest dosyć obszerna, ma prawie 600 stron i wydaje mi się, że jest stworzona bezpośrednio do fanów Davida Bowiego. Ja do jego fanek nie należę, to znaczy lubię jego muzykę, ale nie interesuje mnie aż tak jego życie. Natomiast tutaj autor, czyli Paul Trynka, bardzo szczegółowo opisuje różne etapy życia Davida Bowiego, przebieg jego kariery, także no, według mnie jest tutaj za dużo szczegółów. Natomiast jest to bardzo rzetelna, bardzo dobrze napisana biografia, także jeżeli jesteście zainteresowani, ale na zasadzie, że naprawdę zainteresowani, a nie tak jak ja, chcecie mieć tylko jakieś pobieżne informacje, no to warto przeczytać, bo pod takim względem merytorycznym jest to naprawdę dobra książka. Widać, że autor miał dużą wiedzę, bardzo się przygotował do opisania tej książki. No, aczkolwiek może was przytłoczyć, tak jak mnie przytłoczyła właśnie ta jego drobiazgowość. Następnie w związku z tym, że 14 lutego były walentynki, sięgnęłam po taką romantyczną historię i było to Dwoje do pary Andy'ego Jonesa. Spodziewałam się takiego, wiecie, słodkiego romansu o dwójce dorosłych ludzi, bo tutaj główni bohaterowie mają ponad 30 i ponad 40 lat, także to są dojrzeli ludzie. Jednak Andy Jones miał zupełnie inny pomysł na tę historię, ponieważ podszedł do tematu bardzo życiowo, to znaczy Ivy i Fisher, kiedy się poznają, są oczywiście w sobie szaleńczo zakochani. Jednak kiedy ten pierwszy etap związku mija, kiedy dopada partnerów szara rzeczywistość, okazuje się, że nie tak łatwo jest wytrwać w tym związku, w wierności i właśnie te wszystkie rozterki, problemy takiego naprawdę dojrzałego związku są tutaj przedstawione w bardzo fajny, momentami humorystyczny, a momentami też łamiący serce sposób. Ta książka mi się naprawdę bardzo podobała. Uważam, że jest fajna, ciekawa i właśnie taka realistyczna tym, że nie ma tutaj takich oczywistych happy endów, jakichś łatwych rozwiązań, tylko bohaterowie są wrzuceni w taki wir życia po prostu. Ale z drugiej strony przez długi czas nie mogłam się w tę historię wciągnąć. Miałam trochę problemy z takim utrzymaniem zainteresowania, ale koniec końców książka mi się podobała, także jeżeli jesteście zainteresowani, no to polecam. Następnie przeczytałam książkę, której zapomniałam ze sobą wziąć. Było to Hygge, klucz do szczęścia, Mike'a Vikinga. Tutaj gdzieś będziecie mieć okładkę. Jeśli chodzi o tę książeczkę, ona jest malutka formatem, pewnie wiecie jak wygląda. No i niestety trochę mnie rozczarowała, to znaczy ona jest ładna, naprawdę cieszy oko jej wydanie, bo ma w środku mnóstwo przepięknych fotografii. Ale po pierwsze treść w ogóle nie jest odkrywcza, bo cała ta idea Hygge chociaż jest super i ja ją bardzo popieram, no to jednak jest czymś, co wszyscy doskonale znamy, tylko po prostu wcześniej nie nadawaliśmy temu nazwy. A po drugie, samej treści jest tam naprawdę niewiele. Dużo miejsca, mimo że ta książka sama jest malutka, to dużo wypełniają jakieś wykresy, tabelki, właśnie te fotografie. Jest to według mnie takie trochę na siłę wypełnianie książki, która gdyby złożyć sam tekst, to miałby on może ze 30-40 stron. To mi się nie podobało i uważam, że książka nie jest szczególnie odkrywcza. Ale jest ładna, ładnie prezentuje się na półce i można ją kupić czy przeczytać na zasadzie takiej lekkiej inspiracji, ale raczej nie oczekujcie, że zmieni wasze życie czy jakoś na was wpłynie. Kolejna przeczytana przeze mnie książka w lutym to November 9 Colleen Hoover i muszę wam przyznać, że naprawdę świetnie spędziłam czas przy tej książce, świetnie się przy niej bawiłam.
Mimo, że książki Colleen Hoover są do siebie w jakimś stopniu podobne, nie ma nic takiego odkrywczego na tle pozostałych książek tej autorki, a mimo wszystko historia Bena i Fallonu mnie wciągnęła. Tutaj cała fabuła opiera się na tym, że przed 2 laty Fallon uległa wypadkowi, to znaczy przeżyła pożar, ale doznała silnych poparzeń ciała i niestety to przekreśliło jej karierę aktorską, a ponieważ mieszkała w Los Angeles i no właśnie chciała być aktorką, no to wiadomo, jak tam jest wygląd traktowany, jest bardzo ważne. No i niestety to, że cała lewa część jej ciała jest pokryta bliznami, no to musi porzucić te marzenia. Ben jest świadkiem jej rozmowy z ojcem w restauracji, ojciec jest również aktorem i zamiast ją wspierać w takiej trudnej sytuacji, to wprost jej mówi, że ona się nie nadaje do bycia aktorką, że musi porzucić te marzenia. No ta rozmowa nie należy do przyjemnych i raczej nie tego oczekuje córka od swojego ojca. I właśnie wtedy Ben wkracza, podaje się za chłopaka Fallon, chociaż zupełnie się nie znają, właśnie po to, żeby przerwać te upokorzenia i żeby pomóc dziewczynie. No i jakoś tak wychodzi, że resztę dnia spędzają razem i od słowa do słowa umawiają się, że będą się spotykać co roku 9 listopada. I to ma pomóc Benowi napisać jego debiutancką powieść, a Fallon ma wyjechać do Nowego Jorku i tam spełniać swoje marzenia jako aktorka na Broadwayu. Jest to głupi pomysł, okej, zgadzam się, ale książka jest naprawdę niesamowicie wciągająca. Niektóre dialogi, szczególnie teksty Bena, naprawdę mnie rozśmieszały. Także jeżeli lubicie literaturę Young Adult i jeżeli lubicie Colleen Hoover, to ta książka na pewno Wam się spodoba. Jeżeli nie, no to Wam się nie spodoba, bo no nie ma tutaj nic nowatorskiego, nic odkrywczego, tak jak mówię. Ale mimo wszystko ja bardzo polecam, naprawdę bardzo mi się ta książka podobała i świetnie spędziłam z nią kilka godzin. I 2 ostatnie książki, to są reportaże i oba są naprawdę wstrząsające. Pierwszy z nich to Polska odwraca oczy Justyny Kopińskiej i to jest książka, która w lutym wywarła na mnie zdecydowanie największe wrażenie. Ona jest przerażająca. Tutaj jest 16 krótkich reportaży, które dotyczą spraw karnych, które miały miejsce w Polsce w ciągu XXI wieku, w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Mamy tutaj na przykład wywiad z żoną Trynkiewicza, która po prostu jest tak głupia, że ja nie mogłam wytrzymać z nerwów, kiedy czytałam to, co ona mówi. Ale to i tak jest jakby najmniej szkodliwe z tych reportaży, ponieważ tutaj są historię na przykład ordynatorki oddziału dla osób chorych psychicznie, która znęcała się nad swoimi pacjentami, a potem nawet nie została pozbawiona praw do wykonywania zawodu, tylko została biegłym sądowym. W ogóle dopiero po opublikowaniu tego reportażu Justyny Kopińskiej doczekała się chyba rozprawy sądowej. Także to jest po prostu niesamowite i przerażające, szokujące, jakiekolwiek jeszcze chcecie przymiotniki tutaj użyć. To, co się dzieje w Polsce, jak skorumpowany niekiedy i jak niesprawiedliwy bywa system prawny w Polsce. To jest książka bardzo mocna, bardzo dająca do myślenia i bardzo otwierająca oczy, którą myślę każdy Polak powinien przeczytać. Bardzo, bardzo gorąco polecam, chociaż tak jak mówię, nie jest to łatwa i przyjemna lektura. Natomiast drugi i zarazem ostatni reportaż to Depesze Michaela Hera. Jest to książka, która została okrzyknięta arcydziełem reportażu wojennego. To, co mi się w tej książce przede wszystkim podobało, to jest niesamowity język. To znaczy, on jest taki surowy, jest pełen przekleństw, także nie spodziewajcie się tutaj jakiegoś pięknego, kwiecistego języka, ale jednocześnie idealnie oddaje taki żargon wojskowy, idealnie pasuje do atmosfery panującej na froncie, bo to jest w ogóle reportaż z wojny w Wietnamie. I jednocześnie warto tutaj zwrócić uwagę na świetny przykład Krzysztofa Majera, bo to po polsku po prostu brzmi dobrze. Jest naprawdę dużo takich przekleństw, które pasują do sytuacji. To nie jest ani na siłę, ani to nie wygląda źle. Świetnie się to czyta, naprawdę, pod tym względem. Ale z drugiej strony zabrakło mi w tej książce trochę takiego ładunku emocjonalnego, bo w reportażu o wojnie aż się o to prosi, a tutaj jednak autor bardziej niż na samej wojnie skupia się na tym, co ta wojna robi z żołnierzami, a jak takie traumatyczne doświadczenia wpływają na ich późniejsze życie. Tutaj bardziej jest taki ten czynnik ludzki pokazany niż sama tragedia wojny, co oczywiście nie jest złe, ale tak jak mówię, trochę mi tutaj zabrakło emocji. Rozumiem, dlaczego może być traktowana ta książka jako właśnie arcydzieło reportażu wojennego. Wynika to z nowatorskiego podejścia do tematu wojny. Tutaj nie ma czegoś takiego jak amerykański żołnierz, który jest bohaterem, tylko amerykański żołnierz, który jest napędzany rządzą zabijania, który nie może sobie poradzić z traumą wojny, dlatego tutaj jest taki bardzo realny i bardzo przerażający jednocześnie obraz. Więc też naprawdę bardzo polecam, aczkolwiek nie jest to książka, to znaczy nie polecałabym tej książki dla osób, które chciałyby zacząć przygodę z reportażem, bo jest stosunkowo ciężka, niełatwa w czytaniu. Także no myślę, że to jest raczej coś dla koneserów gatunku. I to już wszystko. To właśnie było te 7 książek, które udało mi się przeczytać w lutym. Tak to się prezentuje w całości. Dajcie koniecznie znać, czy słyszeliście o którejś z tych książek, którąś może czytaliście i macie albo takie same, albo inne odczucia niż ja. Oczywiście czekam na Wasze komentarze jak zawsze. A tymczasem bardzo Wam dziękuję za oglądanie i jak zwykle do zobaczenia następnym razem. Cześć!